Czy spodziewał się pan, że właśnie tak się zakończy dzisiejszy wieczór? To duża niespodzianka, także to serdeczne podziękowania dla kapituły Polish Gaming Aces za te wyróżnienia. No, 3 kumulacja, tym razem, którą rozbił totalizator, a nie rozbita w totalizatorze, więc na pewno miła niespodzianka. Czy pan obstawiał, że tak się potoczy ten wieczór właśnie? Że będzie tak wspaniale? Tak, a że dostaniemy tyle nagród? Nie do końca. No właśnie, bo jest to pierwsza taka gala nagród branży rozrywkowej Polish Gaming Aces. Jak pan ocenia atmosferę dzisiaj tutaj wieczorem? Bardzo dobra inicjatywa, bardzo dobra atmosfera. To wspaniałe, że możemy się spotkać w kraju. Najczęściej spotykamy się za granicą jako branża i tam rozmawiamy o polskich problemach, wyzwaniach, o nowościach, które są w Polsce. Więc świetnie, że pierwsza taka inicjatywa, gdzie jako branża spotykamy się i rozmawiamy, a również doceniamy się nawzajem w Polsce. No ale jest pan zaskoczony, że tak wiele osób z branży rozrywkowej udało się zebrać w jednym miejscu? Myślę, że to nie tyle zaskoczenie, to myślę, że to taka solidna praca, którą wykonała cała redakcja Interplaya i pan Maciej Jakimow, także to jest świetna praca i osiągnięcie i miejmy nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.